Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Metro Exodus. Jesteśmy na pustyni, powiedzmy. Tutaj jakieś ruiny miasta. Wydostaliśmy się z tego zagłębia kanibali w poprzednim odcinku. Kurczę, w poprzednim odcinku. I po drodze napotkaliśmy jakieś miasteczko. To po pierwsze. Po drugie. I tak musielibyśmy się gdzieś zatrzymać, bo kończą nam się zapasy. Popsute mamy trochę maszyny, takie ledwo żyjące. I ja się tak rozglądam. No i siłą rzeczy trzeba gdzieś się było zatrzymać, żeby trochę uzupełnić zapasy, tym bardziej, że to pustynia. Trochę gdzieś coś ponaprawiać, a tutaj jakąś osadę żeśmy spotkali. Tak, burza piaskowa, to też widać tam, właśnie tam, tak? I wiatr się wzmaga. No i napotkaliśmy tą osadę, no i w tej osadzie jest szansa, że może znajdziemy jakąś pomoc. A czy znajdziemy, to się zobaczy. Trochę wiatru się zaczęło robić. Tutaj potworniaki łażą, więc trzeba uważać. Kurczę, zapiał. Pokaż no się. Przestań się przez chwilę ruszać, żebym mógł cię wycelować, mistrzu. Ole, trafiony! Bardzo ładnie. Bardzo mi się to podobało. Szlak by to. No kurde, czego się ruszasz? Nie rusza się. Nie rusza się, bo nie mogę trafić. Tego nie chciałem, no nie, bo się zaraz właśnie zlecą potworniaki. No patrz co jest, kurże zapiał! No i w dupę zmarnowałem pół magazynka, nie? O, żeż... Trudno. Miejsce. Na mapie siedlisko potworów, tak? Dobrze. Czy my tu możemy wejść? Może coś tutaj znajdziemy. Gdzie? Tu jeszcze jest. Dobra, niech będzie. Szału nie ma, ale już trudno. A co to tutaj? To jest inna bronia, tak? Dostaliśmy jakieś dwie amunicje dziwne. Pytanie, co to jest za broń? Całkiem nowa broń to jest. I pytanie, czy jest sens ją brać? Kurde, to może być ciekawe. Nie, na razie zbierzemy sobie. Tylko jedna sztuka amunicji, tak? Zobaczcie, co to jest za broń.
Co to jest za broń? To jest jakiś taki alakałach, ale... Wracamy do naszego. Właśnie, bo jest nowa mapa. Nowa mapa, nowe wszystko, więc tu trzeba znowu całość odkryć sobie. W którą stronę w ogóle mamy iść? Bo ja się tak rozpędziłem i tak radośnie sobie idę. Niby prosto. No to pójdziemy prosto. Trzeba zmienić sobie na wiatrówkę. Tutaj żołnierze leżą. Oj, żeż ty! Kurde, żeż zapiął, trzeba wiać. Ale niespodzianka. I dlaczego znowu jest luneta? Gdzieś jeden się zawieruszył. Czy zginął? No dobra, trudno. Wyszło jak wyszło. Myślałem, że to same trupy tu leżą. Tu leżał sobie taki typek. No. Tak to się robi. Nie wejdę tutaj? Ja mam nadzieję, że wejdę, bym coś tu... O, bokiem. Kurde, myślałem, że coś tu znajdę. Trzeba podpompować sobie wiatróweczkę. Jakaś szczelanina. Pierwszy odcinek zwiadowczy na nowej mapie jest niestety problematyczny. Pierwszy odcinek na nowej mapie jest zawsze taki. Niestety, trzeba się podleczyć troszeczkę. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie kolega przyjął. Tam się coś... Tu jakieś syczenie, szyszy, jakieś nie wiadomo co. Tu idzie burza w międzyczasie. Przejdziemy tędy? Nie przejdziemy tędy. O, tutaj coś... Ktoś se siedzi? Szlak by cię... Niedobrze. Niedobrze. Ile nam zostało? Kończy nam się amunicja do wiatrówki. Tu kolega przytula się do ściany bardzo ładnie. Czyli mamy odcinek czyszczący, tak? Krótko mówiąc. No tak, teraz będzie dupa. Bo tutaj zaczęło wiać.
No i nie, jest różowo. A tu węże. Mówię, coś mi tu syczy, a tu węże jakieś. No i pytanie, co teraz? Czy ja jestem w dobrym miejscu? Okej, niby w dobrym. Co mi tutaj? Kto? A z tyłu, kurna, ćwoki. No to nie widzę tego, nie widzę tego. Że tak to ujmę. No kurze, zapiał! Nie do ogarnięcia to jest. Za dużo tu jest rzeczy. Nic tu nie widać. Tutaj nie. Tutaj nic. Co ja mam tutaj w ogóle być, czy co? Może lekko niby w prawo. No czyli praktycznie tutaj, jeszcze tu kurna byle gówno będzie leżało mi pod nogami i przeszkadzało. No, zróbże coś przecież! Co za dziadostwo. Dobra, ale tu może będzie domek. Wiatrówka nic nie daje. Co tutaj? Dobra, chociaż parę sztuk amunicji się zebrało. Ale ogólnie... odcinek o niczym? Można tak to ująć. Tutaj jakaś radiostacja. Tu się nie mogę ruszyć, bo co? Bo kurna... bo nie mogę. Dobra, czyli tutaj wchodzimy.
Nie mam amunicji. No, kibel z przytupem, nie? Dobra, idziemy dalej. Coming here. I surrender. No i co? I burza przeszła raptem, tak? Czy co? Czy nie prze... Bo ja nie ogarniam. Czy mogę już zdjąć? To była burza w cholerę. Tu gdzieś coś mi burczy. Serio? Trzeba zmienić na kałacha, no bo nie mam amunicji do śrutu. Następny jakiś typek idzie. No i dalej nie wejdzie na razie. Dobra, spójrzmy jak brzmi zadanie teraz. Zaraz, bo tu lezie mi jakiś kurna paniaczek. No patrz, przecież... Czy mogę teraz sprawdzić, jak brzmi zadanie? Do otwarcia auta. Nie bardzo wiem, o co chodzi. Ciągle słyszę gdzieś... te potworki. Dobra, kuźwa, koniec wygłupów. I do kałacha już też nie mam amunicji, tak? Bez żartów.
No, przecież chcę napompować, a nie strzelać. No nie... No jakiś kurna cyrk. Dobra, trzeba stąd spieprzać, bo ja no nie ogarniam. No przecież przed chwilą nikogo tam nie było na dachu. A teraz są dwa, tak? So, there's probably no chance to have a chat with the owners of this car. What a shame they're so silent. Though, had I had a car like this, I wouldn't want to give it up either. In my book, driving beats walking in this heat any day. Which reminds me, you've got a good test drive opportunity. While you were playing in this sandbox, I found some antennas, and the communication center should have them. I think it's at that lighthouse, so you should head there. The lighthouse is so huge, we can't miss it. I have to stay and keep tabs on the area for a while, but once I'm done, I might join you there. See ya! No i kibel, zobaczmy, czy mamy domek? Nie mamy domku. No nie mamy domku, w dupę też. No to powinien być domek tutaj. No i coś tutaj jest, ale kurna, nie mogę ruszyć tym wskaźnikiem na mapie. On po prostu jest ustawiony na sztywno i ja nie mogę nim ruszyć. Ja się muszę przemieścić, żeby zobaczyć, że być. Co pod tym wskaźnikiem może... Co jest, kurna? Co mnie tu przemieszcza? Dobra, kurna, trzeba tu skończyć. Jest kibel totalny, nie mam amunicji. Nie mam jak zrobić. Muszę wrócić do pociągu, żeby sobie zrobić amunicję. No, cyrk totalny. Boże jedyny. I teraz mam iść tam, tak? Serio? Nie no, to ja muszę iść do pociągu i sobie zrobić amunicję od nowa. No bo nie mam amunicji, mam dwie sztuki, kurna... Kurwa, dobra, kończę, bo... Bardzo fajny odcinek, gdzie nie zrobiliśmy nic. Albo zrobiliśmy nawet jeszcze mniej. A straciłem, kurwa, wszystko. Także ja chyba wracam do pociągu i gdzieś tam coś będziemy dalej robili, nie bardzo wiem co, nie bardzo wiem gdzie. Także... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.